Bardzo ważna twoja w tym meczu, podająca prowadzenie Jagiellonii. Właściwie dwie akcje bardzo podobnie zrobione. Długie podanie, tak. Podanie w ty, strzał, tylko że ty skończyłeś bardzo ładnym strzałem z pola karnego. Tak, no bo była taka tak my chcieli grać z mojej strony, co ja i Franek mieliby dużo czasu, jeden na jeden iść i strzelić i coś zrobić jak akcja, to ten plan był w pierwszej połowie był nie tak dobrze w Kazachstanie, ale w drugiej połowie już dobrze zagrali, strzelili bramki, to co się... No cieszyłeś się bardzo po tym strzale, pobiegłeś do ławki rezerwowych? Tak, bo już znał co, jak strzelam, znał co zrobię, bo fany Jagiellonii dali mi dużo sneakersów, to ja do jednego. Chodziło o to, żebyś przestał gwiazdożyć. I tam tak. Pokazałeś, żebyś nie chciał, że nie będziesz gwiazdożył. Ja nigdy nie gwiazdożył, może to tak wygląda, tylko możesz się zapytać o... w szatni u wszystkich piłkarzy. Żart. Tak, no wiem. I pokazałeś koszulkę jakąś specjalną? Nie było jakiejś, nie. Jak to koszulka? Nie, no bo sneakersa, no to mówisz, że jednego zjadłeś, tak? Tak, zjadłem. To tam przy ławce rezerwowych zjadłeś sneakersa? Czy co pokazałeś? Po co pobiegłeś do ławki? Ja tam zrobił sneakers, trochę zjadłem. Wszystko, wyżyciu. Ważne trzy punkty, Jagiellonia lidery. Tak, bardzo ważne. Teraz możemy iść w hotel i dobrze spać. Jesteśmy liderem, to bardzo cieszę. Dzięki. Gratulacje.